A więc tak, moi drodzy, trochę się dziwnie będzie gadać, bo poprzedni segment nagrywałem kilka dni temu, ale pewnie ładnie to zmontuję i będzie, że dzisiaj. A, znowu czapki zapomniałem. Dobra, będę pamiętać na ostatni odcinek, zresztą... chciałem oświecić światło, ale zobaczę, chociaż... Nie wiem, czy to się nie zresetowało wszystko. Bo musimy w sumie znowu tam wbić. To jak się zresetowało, to mam teraz zepsuty początek. Wszystko mam zepsute teraz. Jak się zresetowało, Biblet Hump. Odnośnie... W ogóle! Tak, najważniejsze informacje. Mianowicie... bitrate... Bo... Ale w ogóle akcja. Ale chociaż teraz wam nie powiem, bo pewnie zaraz będzie kasenka z samego początku. Tak mi się wydaje, że to jest kasenka, którą ja już widziałem tą kasenkę, ale zapewne wy nie. A my już jesteśmy? Chyba tak. Światło miga. A no tak, miganie trzeba było naprawić. Ojejciu, ile się działo. Dobra, to tej kascenki chyba nie widzieliście, czyli pewnie wam nie zmontuję, czyli halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, a my oglądamy kascenkę. I didn't get much. The upload was cut off. Shit. I knew it. Okay. I have to find a way in myself. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. What am I supposed to do? Damien has Nikki, just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah, I'm not gonna give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. All right, well, let's just deal with one problem at a time. All right? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? Hey, what about that, that crazy guy, Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. I know how to be discreet. Sorry. Okay. Okay. Wow. Ale w ogóle ma tatuaż. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTO startup. He created the encryption. The creator always have a backdoor. But he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he built this room. He's a genius. No, no, I mean a legend. I'm guessing legends aren't easy to find. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year. He's lurking somewhere. Okay, everyone has a history online. We start there. We get Kenny's last. Oh, jaką miałam historię. He's been gone over a year. 10 lat. There. He's covered his tracks very well, but he's bounced through one location a few times. So we trace it back and we find his location. In theory, yes. You need to reach that point and connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Strasznie gubię się w tych imionach wszystkich. Dobra, czyli mamy jakieś misje, musimy wyjść z bunkra. A czekajcie, a myśmy tu nie przeglądali już tych rzeczy? Kurde, wydaje mi się, że były przeglądane. Tyle rzeczy do powiedzenia, zrobienia, ale dobra, to sobie przesłuchajmy, zobaczmy co tu się dzieje, bo ja tak strasznie dawno nie grałem, naprawdę. Zobaczymy. Pewnie nie będę pamiętać, pewnie dla was to był wczorajszy dzień, albo dzisiejszy, ale... się jakiegoś fullscreena w ogóle odpalić, czy trzeba na takim tym oglądać? Smoke detector. Brofcel analityst. Okej. Okay. Może przynajmniej takie małe smaczki obudzą we mnie przypomni mi się za bardzo fabuła, bo już nie pamiętam, którym się tu broń wyciągało, też nie wiem. O, co ty tu robisz? Dobra.
Poziom humoru nadal żenujący, nic się tutaj w tej kwestii nie zmieniło. Dobra, no chyba obejrzymy te filmiki, co? Czy na koniec może? Chyba na koniec. No tak początek odcinka ja będę oglądać te filmiki. Nie wiem, czy już ich nie widziałem. Sleeping Nurse AG27. Pozdro dla tych, którzy oglądają na głośnikach. Pamiętajcie, słuchawki to jest najpiękniejsza sprawa. Szkoda, że mam jedną słuchawkę. Plan był taki, kupić słuchawki nowe. Plan nie wyszedł. Dobra, tu. Dobra. W ogóle jest strasznie dużo rzeczy do obgadania. Pierwszą z nich jest... Narzekałem na jakość strasznie tych materiałów, bo widziałem, nie podobało mi się, zresztą zaczyna się epilepsy warning, muszę na... No nie, no co to jest? Zawsze jak odpalę nagrywanie, to się odpala takie coś, moi drodzy. Czekajcie, spróbuję po prostu... Nie wiem, wejść na... inny poziom karty graficznej zużycia, w sensie mocy trochę niższy, bo wiem, że od tego się dzieje. Natomiast problem jest taki, że to się dzieje tylko i wyłącznie w Watch Dogsach. Nie ma innej gry, w której dzieje się dokładnie to. W ogóle tu trzeba zaznaczyć. I teraz tak, z bitrate'u 15 tysięcy, ja wiem, że 15 tysięcy bitrate'u to możecie pomyśleć, co? No to zwiększyłem na 25 tysięcy, bo wydaje się wtedy ok, zobaczymy. No i dupa z gadania. A software error. What the hell was his message? Kenny was trying to warn everyone. He didn't trust people inside Bloom. But I don't think he expected anyone to die. Now he's in hiding. And we're about to find him. The place you're going is the very end point of Raymond's last signal. Hackers hide their locations by routing their packets through botnets. Yeah, it's a good trick. I've tried it myself. He's probably bounced his signal all across the globe. We'll have a problem if that signal ends in China or some faraway country. No, he's here. I don't care if he's gone off the grid. If this is Kenny's ex-Bloom, something tells me he wants to stay close to the action. Maybe. But if he really was in Chicago, why has he been so quiet? He's not the kind of guy to just sit back and watch. You said he killed those people. Must be a pretty price on his head. Good reason to stay underground. Okej. Okay. Próbuję się też wczuć trochę w fabułę, bo tak jak mówię, zresztą oby się okazało, że wszystko nagrywam, bo zaś okaże, że jest bez dźwięku, znając mnie pewnie, chociaż sprawdziłem wszystko ten jeden raz, tak naprawdę nie olałem tego i nie włączyłem OBS-a i wypierdolony i se nagrywam, jak to ostatnio miałem w zwyczaju robić, tylko przysiadłem, potestowałem, zobaczyłem i tak jak mówię, zwiększyłem bitrate na tyle, ile się da. Chociaż żeby... Co to za furka? Ty, Porsche, bierę. Chociaż jak nagrywałem na trybie bezstratnym, jeśli chodzi o bitrate, to nagrywało mi w 366 tysiącach. Więc no trochę dużo. Ale taki zepsuty Porsche, ale śmiga nadal. Co z tego, że wiecie... Liczy się to, co w środku, o, a w środku siekiera. I teraz tak, odnośnie światła, nie wiem, który to jest odcinek w ogóle z tych Watch Dogsów, 20 może? We might have a problem. I'm picking up a lot of chatter about Rem and Kenny. That's strange timing. You said this guy's been dark for a year. I think we might have alerted someone when I found Rem and signal. So we'll have company waiting for us. All right.
Okej. Więc tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze odnośnie światła. No staramy tyle, ile mogę. Mam ustawioną białą jakby tapetę i tyle, ile, żeby mi się przyjemnie grało, ale żeby coś było widać, bo w tych poprzednich odcinkach tak ciężko. Więc postaram się, jeżeli będzie za słabo, ja wszystko obejrzę, następny odcinek wszyściutko naprawię, naprawdę się teraz postaram, żeby to wszystko ładnie ogarnąć. Dobra. Co tu się robiło? Tu się strzelało. Tłumik, nie tłumik, głośno, już nie pamiętam do końca. Która broń była najfajniejsza? Chyba ta wygląda na... Na coś konkretnego. Dobra, widzę, że pod C się zmieniało te. Coś tam pamiętam, ale ciężko wam powiem, ciężko. Jeszcze w ogóle zacząłem nagrywać i się okazało, że baterie mi padły w myszce. Tak jak poprzednio mówiłem, co się dzieje z tą grą, nie? I tak mi skakał ten celownik i tak dalej. I mówię, co się dzieje? A to właśnie była przecież wina myszki wtedy. Zabij wszystkich maszerów. No, takie rzeczy to mi gra i tak bym to zrobił, no. Spójrzmy prawdzie w oczy, i tak bym to zrobił. Dobra, możemy w ogóle kamery, zapomniałem, że jesteśmy przecież hakerami. Kamery. Warto by było wykryć, gdzie są jakieś boby, co nie? Tak na czuje będziemy lecieć, a widzę tam, tu jest jakaś kamerka, tego, owego. Tutaj. Dobra, mam... To niedużo ich jest, tych chłopów. Wydaje mi się, że to powinni być wszyscy. No nic. Rozpros? No co on taki spięty, jak baranie jaja chodzi? Do siebie mówi? Świr. Powiedział chłop nagrywający filmik mówiący do siebie. Ma to sens. Ale strasznie jest wolna mycha. A, jeszcze w środku są. Pewnie, że są w środku jeszcze. To by mieli w środku nie być, co? Nie, gdzie ja biegnę? Kurwa, przestań. Dobra, no tu jest akurat sporo chłopów. Kamera. O, mamy. Cyk, namierzanko. 1, 2. 2. 2. Dziwnie ta myszka chodzi. Pewnie znowu mówię, dziwnie myszka chodzi, a po prostu nie mam baterii w tym. Dobra, przydałoby się heada sprzedać. Dobra, jest. Co się stało? Aha, jest. Dobra, i ostatni bob. Dobra, strzał w głowę. A to jeszcze? Oj. Witam. Ej ty, on tu wchodzi? Chyba... Ty, gdzie on jest? A na dworze jest. Na zewnątrz. No... Oj, żartowałem, ty, żartowałem! Co ty? Co? Przydałoby się ich wszystkich zabić. Gdzie on jest? Bo to ma trochę też auto-aima z tego, co kojarzę. I z tego, co czuję, że automatycznie trochę namierza na głowę, mimo tego, że gramy na poziomie realistycznym. Chciałbym podkreślić. Z tego, chyba nie wszystkie misje robiłem na tym realistycznym. Bo jednak bez przesady. Ale starałem się większość, żeby... Wiecie, gra dla mnie też musi być wyzwaniem. Fajnie jest, jak jest wyzwanie. Dobra. O, mamy punkt. No właśnie, to są jeszcze punkty zdolności. 5 mam aż. Ło kurczę, molek. Walka, tu jakieś, to jakieś... No to nie teraz, to nie teraz. To ja sobie poczytam poza odcinkiem. No nie żyją. Dobra. Jak schować spluwę? Q? Nie. Właśnie, jeszcze GTA 4 chciałbym ograć, bo jakoś nigdy nie miałem okazji ograć GTA 4. No ale możliwe, że to nie będzie już mi dane, niestety.
Może kiedyś, kiedyś. Old school shit. No wonder good cops can't shut the club down. I mam nadzieję, że YouTube aż tak nie utnie. YouTube też, to nie dość, że jak ja już widzę, że jest słabo, to jak prześlę to na YouTube, to obawiam się, że te odcinki to były tak tragicznie ustawione. Co jest? Panowie, panowie! Co tu się dzieje? Ty! Ja nie bawiłem się tak, nie absolutnie nie. Halo! Słuchajcie, straciłem... Panikuję! Oj, to będzie długi gameplay. Zapomniałem, że tu się strzela w tej grze. Co ty... Potrzebuję granajdów. Fuż te granajdy. Którym się rzucało granajdy? G, na pewno. Super. Dobra. Ale że aż taki wpierdol dostaną? Dobra, dobra, szybciutko, łatwiutko, z plecami, łatwiutko. Tylko ten auto-aim niestety bardziej przeszkadza niż pomaga, tak szczerze. Oj! Ty, panowie... Oj! Skąd dostaje? Skądś dostaje? Ewakuacja! O, czyli dalej się stresuje. Dobra, pad. Giemu tam, nie mam, wysać. Dobra, rozproszony, pyk, pad. Ty co ja walczę, kurwa, z armią Stanów Zjednoczonych? Dobra, chyba został ostatni w ogóle Bob. A nie, jeszcze tu jest. Tam jest jeszcze Bob jeden. Oj! Ty! Chowaj! No! Co jest? Nie, żebym teraz nie padł. Co jest? Zabij wszystkich. Nie no, nie mogę uciekać? Ja bym nie chciał. Nie będę ukrywać, że... Czy na rękę byłaby mi ucieczka. Dobra, Nate padł za daleko, żeby mnie skrzywdzić chyba. Tak jest. Dobra, nie wiem jakim cudem on padł. Dobra, ten też padł, został ostatni. Dobra. Dobra, uciekam, tak? Aha, wy masz twardy dysk. Oks. Faktycznie odskulowe. Jak mam ich obezwładnić? Tak z ciekawości, jak oni jadą wozem od strażackim. No, no, ty wejdziesz tu czy nie? Chyba nie chcę wejść. Może tu wejdzie, okej. No dobra, no to na pewno będzie ciekawie. Szczególnie, że to jest wóz strażacki, ja już zapomniałem jak tu się używa różnych umiejętności. Wiem, że możemy zgasić światło. To są nasze potężne umiejętności hakerskie. I parę innych sztuczek. W ogóle strasznie realistycznie tu mi się prowadzi auto, tak samo jak... Właśnie od razu jak gram w tą grę, to mi się kojarzy... GTA 4. Jak mam? Mogę jakieś strzelać przez szyby? Co ja właściwie mogę robić? Ja coś mogę w ogóle robić? Jak mam ich obezwładnić? Szkoda, że tu nie ma ile... No, oj!
Źle się stało. O, jeszcze... Wszystkie gwiazdki? No to coś czuję, że... Chyba dobrze to rozkminiłem, że pojechałem w lewo, tak. Wydaje mi się, że Cox. Tylko coś mi się nie wyda... Oj, będzie ciężko. Jak na pierwszy raz na taką głęboką wodę wbijam, na realistycznym, wydaje mi się, że może być kwaśno. Jak mam obezwładnić chłopów? Poczekaj, a nie mam w ogóle jakiejś miny, nic nie mam tego? Aplikacja... Oj. Próbuję wszystkich przycisków, ale... Oj, to nie był ten przycisk. Co się dzieje? A czemu w ogóle oni mnie gonią tylko? No coś, panie helikopter, ale... Gdzie nie mam opony? No nie, była... Ojejoj. No wydaje mi się, że... chyba trzeba resetik zrobić. Nie. Nie ma szans. Chociaż... Dodge the bullet. Cel ucieka. No, przecież widzę, że ucieka, no. Dobra, przynajmniej jakieś auto mamy, okej. Okay. Ale musi bitry świrować. Mam nadzieję, że nie jest aż tak najgorzej. No niestety. Aha, jeszcze trzeba wymazać ten, czy nie? Tak. No nic, jak nam nie będzie wychodzić aż tak dobrze, to... To szybko zmienię zaraz poziom trudności na... Dla dzieciaszków. Mam 8 lat i gram na padzie. I co, i przejdziemy, no bo to nie ma sensu grać w to godzinę. Chociaż pamiętam te odcinki, że tam robiłem po godzinne odcinki. I po prostu przechodziłem coś 50 razy. Czy to dobrze? No, interesująco na pewno. Specyficznie, o. Ale czy dzięki temu lepiej? No nie wiem. Cel ucieka? Aha, kurczę. Ile może być poniżej 200 metrów? No, tak. Okej, warto posiadać taką wiedzę. Kijowe autko mamy. No to jest burza. Ej ty, jest tu first person, nie? Z tego co pamiętam, w sensie w aucie. Tylko nie wiem jak to włączyć. No nie wiem. X? Poczekaj, żebym tej rani kliknął Q. Q się wychodzi. Znaczy Q nie kliknął. O, C! Patrzcie. Tak to wygląda. Przejażdżka autostradą. To jest tak dziwnie. Za mocno, za blisko jest ten... Pierwsza osoba. O! A! Kurde. Nie udało się opanować maszyny. No nic, trzeba tą rurę gdzieś, tu była taka rura i tą wysadzić ewentualnie. Aha, bo jeszcze mi glinę gonią. No pewnie, że glinę mnie gonią. I miałem auta z Need for Speeda chyba. No jasne, pewnie, że tak. Nie, moi drodzy, bo my tego nie przejdziemy dzisiaj. Nie, no ja się muszę wczuć, ja za długo nie grałem w tą grę, no. Gdzie, no. Trzeba zmniejszyć poziom dla mam 8 lat, no i gram na padzie, mówię wam.
Będzie ciężko, będzie ciężko. No w ogóle mam bazę po prawej stronie. Stąd przyjechałem, ty. Przestań mnie taranować, ty. Policja, przestań mi prześladować samochód. Rodzinę w sumie też mi prześladują. A ja próbuję ją odzyskać z tego, co kojarzę. Porwali mi młodego. Nie wiem, kto to jest, ale... Nie, no tym Bobem... Co to jest za auto, ty? Do kościółka jedziemy, do kościółka, panowie. Nie, no co to jest? Rurociąg mnie ominął. Tragedia, tragedia, panowie. Nie damy rady, nie. Neutralizacja, ale... Co z tego, jak mi cel ucieka, co? Co z tego, jak mi cel ucieka? Co to jest? Co jestem terrorystą i wiozę bombę, że chłopy do mnie strzelają? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, jestem przy tym, ale co to jest za życie? Niby żyję, ale... Policji chyba nie ma... Nie wiem, czy ja mam jedną gwiazdkę... Wyszło? Nie wyszło. A, potrzebuję auta nowego, auto nowe. Tu jest czerwone, mocne auto, fajne. Coś mogłem kliknąć, ale nie wiem do końca, o co chodzi. Bierzemy to auto, ono na pewno na bank się przyda. Tamte to taki gruchot. Ty, nawet nikogo nie zabiłem, to jest niesamowite. Da, śmigłowiec obezwładniony, może uda się uciec. No i to jest furka, tylko teraz... Nie rozbić tej furki, z drogi. Oj, przepraszam. No niestety, co? Kwaśno, nie? Ale mam reputację, tragiczną mam reputację. Bo ja lubię sobie też jeździć, jak coś testuję, to jeżdżę po mieście, żeby patrzeć, czy FPS-y się zgadzają. BUM! No, siadło? No nie, jest tragedia. I co jest? Mogę uciekać już? Ucieknij policji, dobra. Dobra, nie jest najgorzej, jest nawet okej. Okay. Nie chciałem tu jechać, ale jak już tu skręciło, to... I z tym. Na podspacym mam ręczny, rozumiem. Dobra, piękny. Jest rurociąg z wodą. Jest neutralizacja, Cox. Tylko ta kamera jak mi się zmienia, to nie do końca mi to pasuje, bo ja nie będę jadę. Przez las, grzyby, podgrzybki. Pyk. Blokada policyjna, niedobrze. Bardzo niedobrze. No to co? Przechadzka po parku, tak zwane. Nie do końca niestety pamiętam, kto chodzi po parku w burze. Niestety nie do końca pamiętam, jak tu się neutralizowało policję. Może zamknę tą bramę, co? Super. Tylko gdzie ja jestem? Nowe auto, mogę sobie wymienić. Wymiana auta. To jakiś bogacz, on nawet nie zauważy, że mu auto zniknęło. Ale to jest chyba to samo auto, tak generalnie. Model ten sam, w sensie. Chciałbym helikopter zneutralizować. Mogę? Masz 46 koła? Że aż taki bogaty, to nie wiedziałem, że jestem. Zamykaj tą bramę. No i koks. No, a teraz zneutralizować helikopter, tylko nie mam pojęcia, jak to zrobić niestety. Blokada. Dobra. No muszę przez tą blokadę przejechać. I dobra, istnieje szansa? Nie istnieje. Chociaż może trochę istnieje. Trzeba się pozbyć policji. Jak się pozbyć policji? Jechać pod prąd. Kurwa, jadą za mną. Oj. Nie, no gonią mnie nadal. Dobra, zyskuję przewagę. Jest dobrze, jest masno jest. Dobra. Nie, dobrze. O, kijowo. Krucyfiks. To nie ja byłem. Kurwa. Rozpoznali mnie.
No ja już nawet nie wiem, gdzie jestem, ja tu nigdy nie byłem. Czemu ja ich nie gubię? Nikt mnie, żaden z policji mnie nie widzi. To nie, nie, oni nie mogą mnie ścigać, no. Nie widzą mnie. Ciekawe, że tu jest tego, policyjna blokada. Ty, nie widzieli mnie, ale nopsy. Dobra. Już wszystko? Chyba tak, ucieknij policji. No i koks. Daleko poza siatką, misja wypełniona. W ogóle miałem grać z ziomem, to online mieliśmy grać czy coś, ale to tutaj nie ma takich kampanii. W dwójce jest kampania. A dwójkę mamy. Także może pogramy chyba w dwójce. No a z tego co rozumiem, to zawsze do tego niebieskiego lecimy, więc już się tam udamy. Niebieskiego, co ja mam, żółtego. Czyli tutaj chyba tak. Chyba, centrum kontroli. No wydaje się, że tak. This guy was a whistleblower. You said those files had blackmail on Bloom. There was blackmail on everyone. I think an ex-Bloom radical would find that hard to resist. When you find Ray Kenny, what do you have to offer him? We've seen what happens when we dig. If he helps us decrypt those files, he's exposed. I'll find something. There's a reason he's hiding. Yeah. He turned against Bloom, exposed their abuse. I can work with that. You're going to threaten him? Whistleblower wants justice. He may be looking for a cause. I can definitely give him one. Okej. Dobra, czy my się mamy udać tam, gdzie się mamy udać? Czy da się tu udać jakoś... Wiem, że gdzieś tu się da szybką podróżą poudawać. Chyba tutaj. Tak, to machniemy sobie tutaj szybką podróż. O, w istocie to była dość szybka podróż, to prawda. Idziemy na bazę poglądać te filmiki. Nie wiem, czy to robiliśmy, ale zrobimy teraz. His name's Raymond Kenny, an old CTOS developer. He's in Pawnee, I'm heading there now. Well, that is news. But I'm gonna use my veto here. What veto? He created the encryption. Raymond Kenny is also a whistleblower. He's gonna unlock all those juicy files and put them on the goddamn news. You know what secrets are when they hit the news? Worthless. I'm warning you. Find another way. There is no other way. You want this done, you need to get off my back and let me do it. Damon sounded worried. He's after the blackmail in those files. What's his game? What's he planning to do? Alright, I can't let him distract me. Kenny's the answer. He'll help me decrypt everything. And I'll get Nikki safe. Okej, ty trochę mamy. O, też 800 metrów to nie jest aż tak dużo. Ty, a może na skróty pojedziemy, co wy na to? O, no tośmy se pojechali, kurwa, na skróty. Na skróty do... Na drugi... Na drugą stronę świata. Dobra, słyszycie co? Kurwa, kij z nim. Zapomniałem, że tu nie można crash out. Nie, no nie wytrzymie zaraz. Ten CTO jest zajebany. Proszę. Nie wiem, co to jest za furę, ale chcę ją. Mogę sobie normalnie zamówić. No io. Pewnie, że tak. Zapomniałem, że tu nie można kraść, a było kulturalnie iść na parking. Podwędzić jakieś auto. Nikt by się nie zorientował, nikt by się nie pruł. Zapomniałem, że to nie jest GTA, gdzie wchodzisz. No się też wysadziłem, widzę.
ale... I to konkretnie się wysadziłem. Ty, a może jak dojedziemy do naszej bazy, to policja nie będzie, będzie w szoku i odpuszczą nam. Naura. No i Gox. Sora. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, ja tak średnio wiedziałem chyba. Znaczy dowiedziałem się w sensie, ale nie wiem, czy już teraz się dowiedziałem, czy wcześniej się dowiedziałem, już nie pamiętam. Ale generalnie na przykład ten Watch Dogs teraz, co gramy, to... ten Watch Dogs, który gramy teraz, to... Właściwie to już zremake'owany jest Watch Dogs. Kiedyś wyglądał to może dość inaczej. Myślałem, że po prostu taka gra wyszła w 2013. Natomiast okazuje się, że kompletnie, nie? Gra była... Gra wyglądała zupełnie inaczej. Była... no... brzydsza, brzydsza. To jest właściwie zremake'owany Watch Dogs, który gramy teraz. O czym... nie do końca wiedziałem. Przeszukaj schowek. Aha, bo tu się jeszcze jakieś... No właśnie, przecież to, że te bomby się wytwarzało i się kupowało. Dobra, to ja sobie powracam, bo mówię, że dawno nie grałem. Trzeba to wszystkie powrzucać. Nie chciało mi się, ale... w końcu trzeba to zrobić. Umówmy się. Ty, a co ja tu... Ty, ja nie wiem, czy ja... Nie, tośmy zabłądzili chyba. Co to jest? Nie, ja chciałem do tego, do bazy, do laseczki. Oj, to żebym zepsuł coś. Chyba laseczka była tutaj. Na jakiejś takiej wyspie chyba, nie? Kurde, ale nie chce mi się już tu jechać. To jak już tu jesteśmy, to dobra, to jutro sobie zobaczymy w kolejnym odcinku te wszystkie te nagrania, co były. Na samym końcu przypominam oczywiście o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i mam nadzieję, że... Pamiętajcie, że ja się też teraz będę uczył w cały... Nagrywam, patrzę, czy się dobrze nagrało i będę kombinować, żeby ta jakość była najlepsza. Generalnie ta jakość nie jest najlepsza, w sensie to jest ładna gra, ale to są praktycznie najwyższe ustawienia, wygląda tak... tak średnio. No, nie są najwyższe, tam wysokie są. Poziom szczegółów, no, właściwie to tylko cienie mam, to zawsze, ja cienie zawsze wyłączam, nie lubię cieni, jak są cienie, to jest, nie, zawsze pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć 100%, znaczy jeżeli chcecie uzyskać te 4-5 FPS-ów więcej, a nie stracić na jakości, to wydaje mi się, że cienie, bo patrzcie, ta różnica, chociaż nie chce mi się, ale możecie sobie poczytać, w sensie popatrzeć, te cienie, znaczy dałem taką większą głębię, nie, że patrzysz na grę i masz tak, ale jakoś, ja zawsze jakoś te cienie wyłączam. No nic, o czym ja gadam w ogóle. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje, widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o godzinie, nie pamiętam, 16 albo 18, do zobaczenia, majcie się ciepło, pa pa.